Piątek, 22 września, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Początek końca systemu ŚKUP. Zgodnie z zapowiedziami od dzisiaj już nie można wyrobić karty, ponieważ niebawem zastąpi ją nowa karta, strona internetowa i aplikacja mobilna. Trwa odliczanie do uruchomienia systemu Transport GZM, który ma sprawić, że kupowanie biletów w komunikacji miejskiej będzie łatwiejsze. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj jeszcze ŚKUP, a już niebawem Transport GZM. Od piątku nie można zamówić nowej karty ani w punkcie obsługi pasażera, ani w automacie biletowym. Niektórzy już słyszeli, że szykują się zmiany i zastanawiają się, co zrobić z dotychczas posiadaną kartą. Zresztą czytałam, że nie ma być tej karty ŚKUP-em. Także niedawno to synowi wyrobiłam, bo chodzi do klasy trzeciej. Ale okazało się, że czytałam, że ma być zlikwidowane. Faktycznie ta karta przechodzi do historii, ale będzie można z niej korzystać jeszcze do końca terminu ważności. Ci, którzy ŚKUP-u nie mieli, wyrobią już nową kartę, czyli Transport GZM. Za tą nazwą kryje się też nowa strona internetowa i nowa aplikacja. Jak zapewnia Metropolia, teraz łatwiej będzie na przykład zakodować zniżkę dla dzieci do 16 roku życia. Będzie to można zrobić przez aplikację lub stronę internetową. Wybieramy ulgę, która nas interesuje, przykładowo Uczeń Metropolia, wprowadzamy rodzaj dokumentu, na przykład legitymacja szkolna. Kontroler, widząc tę legitymację, widząc zdjęcie, on sprawdzi sobie to w systemie, odhaczy i w tym momencie już ten dokument potwierdzający tożsamość nie będzie więcej potrzebny, ponieważ to już będzie ulga zweryfikowana, z której będzie można korzystać. Brak możliwości wyrobienia nowej karty ŚKUP to dopiero początek zmian, które teraz będą już wchodziły z dnia na dzień do końca września. Do jutra można jeszcze wykorzystać pieniądze na e-portmonetce, bo później przez jakiś czas mają być nieaktywne. Będzie też 3-dniowy okres braku dostępu do biletów na karcie ŚKUP, który potrwa od 28 do 30 września. Nie będą działać zapisane na karcie ŚKUP bilety jednorazowe, średniookresowe, jak i pakietowe. Będą działać natomiast bilety długookresowe. Od 1 października ma już działać Transport GZM. Wraz z uruchomieniem nowego systemu pojawi się nowa taryfa. Będą 5-minutowe promocyjne bilety za złotówkę, czy możliwość podróży start-stop, dzięki której aplikacja sama wybierze najkorzystniejszy dla pasażera bilet. Wprawdzie 22 września to dzień bez samochodu, ale samochodów w mieście pełno jak co dzień. Niektórzy nie wyobrażają sobie zostawić auto w garażu. Wygoda i przyzwyczajenie wygrywają. Trudno później się dziwić, że drogi są zakorkowane. Łukasz Kądziołka. Nie ma popularniejszego środka transportu od samochodu. Widać to nawet dzisiaj w dniu bez samochodu. Wiele osób nawet z Katowic przyjeżdża autem do Katowic. Ma pani problem z parkowaniem? Jakby pani przyjechała tramwajem, autobusem, pociągiem, to nie byłoby tego problemu. No może tak. No nie wiem. Już przyzwyczajona jestem. Są tacy, którzy komunikację miejską już wypróbowali i więcej nie chcą. Z Załęża do pracy przyjeżdżam, a że do późna w nocy pracuję, to wolę się potem nie pchać komunikacją miejską, więc wolę autem. Jak mówią kierowcy, w autobusach i tramwajach traci się zbyt dużo czasu. Ja przykładowo, żeby tu dojechać do Katowic, to gdyby nie auto, to musiałbym jakoś tak godzinę co najmniej wcześniej wstawać do pracy. Też autobusy, idzie jesień, zima, więc wydaje mi się, że ludzie, którzy muszą jeździć komunikacją miejską, no to mają trochę nieciekawą sytuację. Niektórzy pasażerowie, jak mówią, rzeczywiście muszą jeździć komunikacją. Brakuje, owszem. No ale zdam prawko, to pożegnam się z komunikacją miejską. Czyli będzie pani jeszcze podchodziła do egzaminu? Tak. To dopiero pierwsza teoria nie zdana. Kiedy nie ma się prawa jazdy, to jakoś łatwiej wsiąść w autobus czy tramwaj. Paliwa też nie są teraz super, prawda? Więc wiadomo, bardziej ekonomicznie jest jednak jeździć autobusem, no nie? Ale auto to też jednak szybszy transport, prawda? O ile nie ma korków. Są tacy, którzy w dzień bez samochodu zostali bez samochodu i nie są z tego powodu zadowoleni. Nie lubię jeździć autobusami i tyle. Mhm. Woli pani samochód po prostu? Tak. A z jakiego powodu? Mam spokój, jestem sama. I to jest mój czas odpoczynku. Kierowcy od samochodu rzadko odpoczywają, ale zapominają czasami, że są również pieszymi. Dlatego w dzień bez samochodu policja przypominała im o zasadach bezpieczeństwa, tym razem bez mandatów. Tempo 30 i strefa 30 od tej strony, w której pan jedzie, dobrze? Dzisiaj lizak jest symbolem w zamian, jest można powiedzieć pouczeniem w zamian mandatu.
przy przekroczeniu, tak jak tutaj zatrzymywaliśmy osoby, przy przekroczeniu 12 km na godzinę, byłoby to mandat 100 zł i 2 punkty karne. Osoby, które tutaj przekroczyły 17 km, to już byłby mandat karny 200 zł i 3 punkty. Rekordzista jechał w strefie tempo 30 z prędkością 59 km na godzinę. Mamy w mieście strefy uspokojonego ruchu. One służą przede wszystkim pieszym, rowerzystom. Pamiętajmy o tym, że tutaj ludzie również mieszkają, nie tylko przemieszczają się, a przede wszystkim nie tylko przemieszczają się samochodami. A skoro już przyjeżdżają do centrum miasta w ten sposób, to dobrze by było, żeby chociaż nie łamali przepisów. Opozycja zbiera szeregi przed decydującymi tygodniami kampanii wyborczej. Dziś w Katowicach przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy i Ruchu Samorządowego Tak dla Polski zaprezentowali swoich kandydatów we wszystkich okręgach w województwie śląskim w wyborach do Senatu. W niektórych z nich kandydatom tzw. paktu senackiego przyjdzie się zmierzyć nie tylko z kandydatami PiS, ale też regionalistów i niezależnymi. Karolina Komana. Pakt senacki! Po raz drugi w historii największe opozycyjne partie porozumiały się i w całej Polsce wystawiają po jednym kandydacie w wyborach do Senatu. Celem jest pokonanie kandydatów PiS, tyle że ochotę na mandaty mają też osoby spoza paktu senackiego i partii rządzącej. Tak jak na przykład w okręgu 74 obejmującym Chorzów, Siemianowice, Świętochłowice, Piekary i Rudę Śląską. Jest kontrkandydat z Konfederacji, jest kontrkandydatka oczywiście z PiSu i kontrkandydat ze Ślązoków Razem, pan Swaczyna, który już trzeci raz kandyduje. Ja próbowałam namawiać pana Swaczynę, że jeżeli śląskie interesy i śląska sprawa, przede wszystkim poszanowanie dla kultury śląskiej i wreszcie uczynienie języka śląskiego językiem regionalnym, co jest w programie Koalicji Obywatelskiej, jeżeli mu to leży na sercu, to żebyśmy złączyli siły. Jeszcze inna sytuacja jest w Rybniku. Zastępca prezydenta tego miasta w październiku powalczy o mandat senatora jako kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni. Z Polski 2050, ale tej bez Hołowni, będzie kandydował olimpijczyk Mirosław Małek. Się w sumie nawet cieszę, że mam takiego kandydata, bo on zadziałał zaskakująco. Trochę się do mnie ludzi zgłosiło, takich, którzy dzięki jego wystartowaniu chcą mnie wesprzeć. Sponsorów między innymi, to znaczy to uruchomiło takie myślenie, że coś tu jest nie w porządku i warto wesprzeć taką prawdziwą opozycję, którą PiS chce odsunąć od władzy. W Katowicach też zanosiło się, że kandydatów opozycyjnych do PiSu będzie więcej, ale ostatecznie regionaliści nie będą reprezentowani w okręgu 80. Rozmawiałem długo z panią Iloną Kanclerz, szefową Śląskiej Partii Regionalnej, która wycofała swoją kandydaturę po to właśnie, by śląskich głosów nie rozpraszać, by śląskie sprawy prowadzone przeze mnie od lat w polskim Sejmie mogły być prowadzone również w Senacie i by te głosy właśnie się nie rozpraszały i by ta sprawa silniej wybrzmiewała na arenie polskiej polityki. Co ciekawe, kandydata lewicy będzie chciał wyprzedzić inny kandydat lewicy, tylko taki niezrzeszony. Były wiceminister gospodarki, senat zdążył już w swojej karierze politycznej dobrze poznać, bo zasiadał w nim w latach 1997 do 2005. Jest miejscem, gdzie jest więcej czasu, jest więcej refleksji, jest zupełnie inna atmosfera. I to jest chyba taka atmosfera, która sprzyja spokojnej, merytorycznej rozmowie, a nie kłótniom politycznym. Jestem kandydatem bezpartyjnym i to daje mi ten komfort, że nie muszę realizować poglądów szefa klubu poselskiego, partii politycznej. Mogę się kierować wyłącznie lojalnością wobec regionu, wobec Katowic. Kandydaturę Markowskiego wsparł Związek Zawodowy Sierpień 80. Skład kandydatów w okręgu katowickim uzupełnia Leszek Piechota, który kiedyś był senatorem PO, ale przeszedł do PiS. Zapowiadają się naprawdę ciekawe wybory. Co prawda efekty będzie widać dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz trzeba zrobić pierwszy krok. W Parku Śląskim rozpoczęła się coroczna akcja sadzenia kwiatów. Na pierwszy ogień poszły krokusy, które posadziły dzieci z 40 okolicznych szkół i przedszkoli. W sobotę już każdy będzie mógł dołączyć do akcji, ale tym razem do posadzenia będą róże. Magda Sincewicz. Każdy dostał po kilka cebulek i odpowiedni sprzęt. Wiedzę, mali ogrodnicy zostali wyposażeni już wcześniej. Trzeba najpierw wykopać dziurę, potem włożyć nasionko, potem ją zakopać i dbać o nią. Wszystko po to, żeby wiosną przy Alei Dużej Łąki zakwitły kolorowe kwiaty. Będzie ich całkiem dużo.
Przekazaliśmy ponad 10 tysięcy krokusów. Do samej akcji zgłosiło się ponad 1000 dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. W sumie prawie 40 szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji sadzenia krokusów. Jak przyznają nauczyciele, tego typu lekcje bardzo cieszą najmłodszych. Lubimy te akcje, no dają nam dużo radości, jeżeli właśnie chodzi też o integrację. Oni gdzieś wspólnie czują, że robią coś dla osiedla, dla parku, dla środowiska. Zwłaszcza, że niektórzy są w parku bardzo rzadko. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się ekologii i dbania o otaczającą ich przyrodę. Otaczać się pięknymi roślinami lubią odwiedzający parkową wystawę kwiatów, która towarzyszy sadzeniu krokusów. Najpiękniejsze kwiaty, krokusy wiosenne, po zimie. Żona bardzo lubi kwiaty, także wydaje dużo pieniędzy na to i namawia mnie, żebym przyjechał tutaj właśnie na giełdę. Przyjeżdżają wystawcy z całego kraju. Niektórzy z nich przyznają, że przez lata wiele się zmieniło, niekoniecznie na lepsze. Impreza super, ale troszkę straciła na randze, ponieważ, znaczy jak staliśmy tam koło tej zatoki, tego zalewu, no 10-15 lat temu naprawdę tłumy tutaj było ludzi zwiedzających, kupujących. Natomiast w tej chwili jest troszkę mniejsza impreza, ale no toczy się dalej. W sobotę odbędzie się akcja sadzenia róż. Każdy będzie mógł przyjść i wybrać jeden z 700 krzewów przekazanych przez park. Należy pamiętać, by wziąć ze sobą rękawice i odpowiedni strój. Parasol też może się przydać, bo prognozy mówią o opadach deszczu. Rozpoczęła się 23. ogólnopolska wystawa filatelistyczna Ruda Śląska 2023. Przez 3 dni kolekcjonerzy m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych i Niemiec zaprezentują swoje zbiory. Tegoroczna wystawa to też okazja do świętowania 35-lecia istnienia oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej. W ramach jubileuszu zostanie wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy z obiektem miasta. Karolina Komada. Przedstawiają wiele historii, postęp cywilizacyjny, świat przyrody, podróże czy sztukę. Te małe arcydzieła to dla filatelistów skarby, które zbierają całe życie. W wieku gdzieś 20 lat z jakiegoś impulsu zacząłem interesować się znaczkami i zbierałem znaczki, jeździłem po giełdach i nawet uzbierałem dość pokaźny zbiór, a głównie interesowały mnie polskie znaczki sportowe. W pogoni za rzadkimi egzemplarzami trzeba bardzo uważać, bo im coś cenniejsze, tym większe ryzyko utraty pieniędzy. Poruszanie się w tym na rynku filatelistów jest bardzo ryzykowne. Ceny są strasznie wysokie za niektóre znaczki, natomiast ja doświadczyłem to na własnej skórze. Kupiłem znaczki i okazuje się z gwarancją eksperta i wysłałem do potwierdzenia. I okazuje się, że ekspert, ten, który był pieczątka z tyłu, powiedział, że ja nie sygnowałem tych znaczków. A ceny znaczków na polskim rynku mogą być zaskakująco wysokie. W tej chwili, jeżeli jest na podlepce, czyli taki skrawku papieru, gdzie był kiedyś wklejony, kosztuje 700 tysięcy złotych. Jak mówią filateliści, zbieranie znaczków to nie tylko hobby i lokata kapitału, ale też ciągła edukacja. Natomiast to jest, bo człowiek się całe życie uczy. Znaczki nowe przychodzą. Kiedyś przecież ja, przynajmniej jako młoda osoba, ze znaczku uczyłem się historii, geografii, bo przychodziły znaczki z Indii i tam było, że pies ciągnie wózek z listonoszem. No to wiedziałem, że w Indiach jest poczta po prostu ciągnięta przez psy, tak? Jaka waluta, jakie są, powiedzmy, główne gałęzie przemysłu, to wszystko jest na znaczkach. Ogólnopolskie wystawy filatelistyczne odbywają się co 5 lat od 1919 roku. Co roku gospodarzem jest inny region. Z tego względu wypuszczane do obiegu są znaczki z charakterystycznym miejscem dla danego miasta. Tegorocznej wystawie towarzyszy też jubileusz. Myśmy właśnie zakładali ten oddział 35 lat temu. Przez te całe lata marzyliśmy wręcz o tym, aby wydać znaczek z naszego miasta. I nie udawało się. Dlaczego? Dlatego, że wielka impreza nigdy u nas się nie odbyła, a to tylko z okazji takiej imprezy może być, powiedzmy, wydany znaczek, czy jakaś kartka pocztowa, czy koperta. Znaczek dla Rudy Śląskiej przedstawia Bibliotekę Centralną, która została wyremontowana z unijnej dotacji. Wystawa filatelistyczna potrwa 3 dni. Odwiedzający mogą podziwiać znaczki w ponad 500 gablotach. Tak zamykamy tydzień w informacjach. Miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.